Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Mandzia, a dzisiaj mamy godzinę 16 i zaczynamy maraton z gry The Escapist. Jeszcze nie wiem, ile mam dla was odcinków przygotowane, ponieważ właśnie dopiero zacząłem tutaj nagrywać, no jak zresztą możecie zobaczyć, dopiero co się z wami przywitałem, dlatego może będę, prawdopodobnie będą 3, a jeżeli się stanie cud, to będą 4 odcinki. O, teraz są 4, bo nie wiem, dlaczego zawsze pokazuję 4 na początek, może to jakiś znak. Słuchajcie, moi mili, co 10 tysięcy lajków od razu wrzucam nowy odcinek, dlatego jeżeli nie lajkujesz zazwyczaj serii, a lubisz ją oglądać, to od razu zostaw lajka, to za, myślę, że jakieś 15-20 minut będzie nowy odcinek. No zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. Ostatni maraton po prostu rozwalił, jeżeli chodzi o to, że jeżeli chodzi o tempo. O kurczę, miałbym dwa zlecenia na Aliena, ja bym to zaakceptował. Że jeżeli chodzi o tutaj o wasze umiejętności szybkiego lajkowania, to ostatni maraton rozwalił. Zobaczymy, czy tym razem to pobijecie nasz ostatni tutaj rekord. Czuję się już dużo lepiej. No właśnie, ten jeden dzień przerwy, mimo wszystko jeszcze jeden dodatkowy mi pomógł. Hisamu i Gimper, to oni mają śmierć kompletną. Izak mówi, że złapał go Katar i się już źle czuje. On w ogóle, o ile się teraz nie mylę, to on ma nadal ma 24 godziny stream w chwili, kiedy to nagrywam. No i słuchajcie, a tak poza tym cała reszta Ridzona, no, Royo się nie skarżył, Royo mówił, że energia do niego wróciła i wszystko. Do mnie energia też do nagrywania wróciła i bardzo się cieszę, że mogę nagrywać. I tylko ten kaszel musiał mi trochę przejść, bo Katar to tam, nie, Katar to tam wali, co nie? Ale ten kaszel był naprawdę najgorszy na świecie. Dobra, słuchajcie, ja czekam, aż strażnicy pójdą, ponieważ ta ściana ma jedynie 4%, ponieważ ja ją rozwaliłem jeszcze trochę bardziej, rozwaliłem tamten wentylator, ogólnie załadowałem safe na nowo, ponieważ okazało się, że było przeszukanie mojej celi, znaleźli mi wszystkie kontrabandy. Zatem postanowiłem załadować save'ik na nowo. A w tym więzieniu nie wolno wczytywać. Nie wiem, dlaczego nie mogłem wczytać, to mnie troszeczkę zdziwiło, ale wczytać nie mogłem gry. Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy coś. Zegarek, zapalniczka, zestaw skarpetowy nie potrzebuję, ale to bym chciał bardzo, jego mundur. Dobra, słuchajcie, nie będę was trzymał tutaj dłużej w napięciu, tylko rozbijemy ścianę. Ohoho! O kurczę, tutaj jest dużo rzeczy! What the fuck, ile tutaj jest rzeczy? Jest klej, są kable, jest miotła. Okej, dobra, to jest jakiś schowek tutaj bardziej. Ja wezmę dźwignię, nie wiem, czy mi jest dźwignia, no ale ją wezmę. Okej, to mnie zaskoczyło, szczerze mówiąc, czegoś takiego się nie spodziewałem, ale teraz lecę odłożyć wszystkie moje przedmioty. Mogłem jeszcze miotło od razu wziąć. Nie tyle co lecę odłożyć moje przedmioty, co idę wziąć miotłę i od razu zaczynam pracować. O kurczę, nie spodziewałem się, że taki użytek ma ta skrzynka. Naprawdę, jestem zaskoczony. Ja myślałem, że ona mi da jakąś kontrabandę normalną, takie wiecie, jak normalne skrzynki w The Escapistach. A tutaj surprise, jednak nie. Halo, podejdź. O, jeżeli chodzi o te... Ło, podwójna plama, słuchajcie, mamy dzisiaj szczęście. Dzisiaj jest nasz szczęśliwy dzień. Jeżeli chodzi ogólnie o te escapisty świąteczne, co nie, one mają taką ilość nowych przedmiotów, nowych muzyk i tak dalej. Ja w ogóle chodzę z wielkim lizakiem, który jest tutaj bronią. Głupoty największe tutaj są. Dobra, o, tutaj jest kolejne tego, kubka, łajno, jak chcecie to nazywajcie, niestety tylko jedno. Zostało mi jeszcze trochę czasu, myślę, że posprzątam raczej bez większych problemów wszystko. Może tutaj się coś ukryło? Nie. Jeżeli chodzi o tą robotę, to jak się już troszeczkę rozpoznałem po tym więzieniu, gdzie co i jak jest, to od razu zaczęło mi się ją prościej wykonywać, no. Jak zresztą każdą robotę sprzątacza, że sprzątacze muszą znać idealnie miejsce, w którym pracują, no bo inaczej będą mieli naprawdę, naprawdę ciężki czas. W dzisiejszym odcinku jeszcze bardzo bym chciał przeszukać wszystkie cele moich tutaj współwięźniów i powoli zacząć pracować nad jakimś planem ucieczki. Ogólnie to ja biegam od więzienia do więzienia i każdemu tam podrzucam różne rzeczy, czy to... Na przykład jakiś, nie wiem, czy to jakiś zegarek, czy coś w tym rodzaju. Wszystko po to, żeby mnie oni bardziej lubili, ponieważ sobie już buduję z nimi relacje, żeby być może później zwerbować ich do mojej, że tak to ujmę, armii. Czym jest dźwignia? Nie mam absolutnie żadnego pojęcia, do czego ona może służyć. Zapalniczkę też odstawiam, kolejny zegarek. Widelec mogę odstawić, wiecie co? Bym sobie wziął te zegarki, to talię kart bym ją porozdawał. A tutaj na razie zrobię tak. O! Oho! Oho, ho, ho! Moi państwo, mamy niespodziankę, nie wolno tutaj tego zrobić kombinezonu. Z elfiego pasiaka nie da się zrobić tego kombinezonu. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Naprawdę, czegoś takiego się nie spodziewałem. O kurczę, to jest bardzo zła informacja dla mnie, ponieważ to oznacza, że ja sobie nie zrobię kombinezonu. Cukierek z niespodzianką. Co? Skąd oni mają takie rzeczy? Że ja sobie nie zrobię... O, co ja chciałem sobie zrobić?
Zapomniałem, co ja chciałem sobie zrobić. O, Madziu, mysz. Że sobie nie zrobię. No i ki, zapomniałem na maksa, że sobie nie zrobię kombinezonu, dzięki któremu nie będą mnie bić. O, duct tape, super. Dzięki któremu strażnicy nie będą mnie bić w chwili, kiedy wejdę tam do pomieszczenia, tam dla domu, pomieszczenia czy czegokolwiek Mikołaja. O, dokładnie o to mi chodziło. Jeszcze taki malutki problem ze zbieraniem myśli mam, ale już choroba powoli mi przychodzi, a jak mi już przejdzie całkowicie, to już nie będzie taki głupot. Gratuluję, ty kumplujecie się, tak? No nie, w interesie wszystkich leży, żeby dostał lanie. A, nie kumplujecie się. Dobra, ale sorry, ja nie mogę nikogo bić. Bateria, poszukam. Zbyt dużo aktywnych przysług. Usuń gra z Worms z Ignacy. Gra Worms z Ignacy? Nie. Atrament, może znajdę, to ci dam. Odwrócić czas na kolację, okej. Gra Worms znowu. Wszyscy się biją o te Wormsy, słuchajcie. Na polskim YouTubie trwa bitwa o Wormsy. No po prostu każdy każdemu kranie te Wormsy, taka jest prawda. Okej, no to koniec apelu, mogę sobie iść, to sobie idę. Nie pamiętam, czy miałem być przeszukiwany, czy nie, dlatego na wszelki wypadek włożę wszystkie moje przedmioty nielegalne do toalety. Ponieważ wydaje mi się, że mogę być przeszukiwany. O, cukierek z niespodzianką, co to jest? No nie wiem, jak wciskam shift, to nic się nie dzieje. I to mnie właśnie zaskakuje, że jak wciskam shift, to się nic nie dzieje. Oprócz tego jeszcze sobie o tak zrobię i tak sobie zrobię i teraz poznajduję tutaj moich najserdeczniejszych przyjaciół. Na przykład ich samo. Dzień dobry, to jest dla ciebie. O, jak ja uwielbiam dawać innym ludziom prezenty. Dawanie prezentów ludziom jest fajne, gorsze jest ich wymyślanie. Gdyby ktoś za mnie wymyślał fajne prezenty, ja mógłbym tylko je dawać, to byłoby mega. Nitro, proszę, tutaj masz nożo grzebień. O, kto jeszcze by chciał ode mnie dostać prezent? Może pan Jackson? Alien, tak, ty jeszcze ode mnie nie dostajesz tego zegarka. I okej, no i myślę, że to na razie na tyle, jeżeli chodzi o Mikołaja Mandzia. Dziękuję bardzo za uczestnictwo w corocznej akcji. Prezent dla elfa. O, beczka Penarium, świetnie, pączek Jojo, a nie pączek Jojo nic nie daje, ale beczka Penarium daje bardzo dużo. Nie mam bladego pojęcia, do czego jest ona używana, co prawda, ale daje bardzo dużo. Przepraszam, tutaj mi jakiś włos mi się buntuje. O, jest już od razu lepiej. Babeczka, o, zapalniczka kolejna, wezmę zdecydowanie. Atrament, ktoś mi prosił o atrament, to już biorę od razu. A chyba Ignacy, o ile się nie mylę. Tak, rzeczywiście, Ignacy, dobrze pamiętałem. Pan Jackson, halo Ignacy, halo przyjaciel, gdzieś się schował mój przyjaciel, ale zaraz ciebie znajdziemy. Dobra, chowamy tutaj na razie wszystkie te przedmioty, bo ich nie potrzebuję na chwilę obecną. O, Ignacy akurat przechodził, no ale trudno, złapię go jeszcze później, co nie, to zadanie mi nie wygaśnie. Apteczka, no są te grzebienie, też je wezmę, ponieważ grzebienie mogę robić przedmioty, którymi bardzo, bardzo łatwo sobie nabijam punkty tam, kontakty międzyludzkie. Beczka Penarium, pinnik, zajebiście. Spinacz, czasem chcą, żebym spinacz wziął na questa, dlatego... O, i był uniform więźnia. I to by mi się bardzo, bardzo przydało, bo wtedy mógłbym z wybielaczem podziałać. Dlatego ja tam jeszcze wrócę i użyję, wezmę sobie to. Tylko jak będę mógł go wyprać? Czy ja muszę go wyprać? Takie mam pytanie. Czy ja w ogóle muszę to wyprać? Bo jeżeli się okaże, że ja nie muszę tego prać, to będzie super. Zaraz sobie zresztą zobaczymy od razu, co ja tutaj będę drążył temat i w ogóle się zastanawiał, jak mogę od razu przetestować to. Mythbusters! Uwaga, proszę państwa! Gówno, trzeba to wyprać. Trzeba najpierw to wyprać, a jak to wypierzemy, to jeszcze nie mam za bardzo pojęcia, ale mam nadzieję, że coś wymyślę. Dobra. Co ty tutaj masz? Zegarek do kupna, krem do golenia, nic ciekawego ogólnie. O, bijecie się fenomenalnie. No bo sobie wezmę z was przedmioty. Halo. Kabel i pigułki na scenę, nic ciekawego. Czekolada. O, to jest ciekawszy już, ale... Sorry. No, o, przysługa Roya, super. 89%, mega. Jak jest 89%, to się wszyscy na mnie nie rzucają. A i tak jestem tutaj na kolacji, dlatego nikt nie będzie na mnie zły, że mnie na kolacji nie ma. Szczoteczka do zębów. Tak, jeżeli ci znajdę, to z pewnością ci przyniosę. Czas na ćwiczenia. O, dokładnie tak, dawno nie pompowaliśmy bicka. A tutaj, w tym więzieniu, jeżeli chcemy uciec za pomocą wykonania tego questu od Mikołaja, oczywiście, nie, to nie jest quest od Mikołaja, tylko to jest quest, który mamy zrobić Mikołajowi, no kurde was, proszę. No halo. O, wreszcie się... No nie, przyjaciel się nie chce dzisiaj ogarnąć. Przepraszam, dzisiaj włosy sabotują mi odcinek. One mi to robią specjalnie, bo mnie nienawidzą.
To jest specjalne działanie, żeby Mandzio musiał montować ten odcinek i nie zdążył ze wrzuceniem. Ponieważ nagrywam to o godzinie 15, zatem jestem troszeczkę tutaj szalony, albo trochę głupi, że nagrywam tak późno odcinki maratonu, ale mam nadzieję, że się wyrobię. Nie lajkujcie aż tak szybko, nie lajkujcie aż tak szybko, bo się nie wyrobię. O, jeszcze myślę, że z jedno powtórzenie możemy zrobić. Ile my już mamy tej siły? Siły mamy 50. No to jest całkiem przyzwoicie. Jeszcze już połowa drogi za nami, jeżeli chodzi o siłę. Jeszcze drugie 50 tylko potrzebujemy. Na prysznicach, o ile pamiętam, nic nie musiałem zrobić, ale zajdę po atrament dla Ignacego. Atrament, dziękuję. No i będę musiał z toalety też wynieść moje wszystkie przedmioty. O, okej. Pilnik, mega. Ła, ała! What the fuck? Za co? Czy za to, że przeszukiwałem ich ciała, czy za to, że się spóźniłem? Nie wiem, ale zostało mi nagle w pół sekundy nabite 10 tysięcy miliardów punktów ujemnych. No i nie fajnie. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze do jego ciała i podniosę pilnik, dokładnie. I szpatułkę, czy co to było, to nie chcę już. Dobra. Jakim cudem Izak położył tłuste łapka na mojej własności? Nie chcę. Tutaj jeszcze jest tego. Nożogrzebień, tak, zdecydowanie. Nożogrzebienie to jest moja ulubiona misja. Okej, okay. Przydałoby się z czegoś zrezygnować, a dla Ignacego. Ignacy. Halo, jesteś tutaj, przyjacielu. Proszę. I teraz ktoś miał ode mnie jeszcze jakąś misję? Chyba ktoś miał, no ale już nieważne, co nie, już zapomnijmy o tym. Dobra, wchodzę tutaj. Ignacy, czy zabierałem od ciebie tego grzebień? Tak, zabierałem od ciebie grzebień, spoko. Zastanawiam się, jak mogę uprać tamten ciuch. Nie mam bladego pojęcia, jak mogę ten ciuch uprać. Nie piszcie w komentarzach, jak uprać ten ciuch, ponieważ... Albo napiszcie, nie, bo ja wątpię, że mam 3 odcinki rozgryz, jak mogę uprać ciuch, tak naprawdę. Szczoteczka do zębów, mega. Odjazd od celi, już sobie poszedłem, spokojnie, musi się na mnie denerwować. Na razie wykonujemy tutaj questy dla naszych przyjaciół. Lizaka mamy, Izaka, Piotra Skowerskiego i cukiereczek z niespodzianku. Możemy te wszystkie rzeczy możemy komuś dać, oprócz pilnika. Dlatego Gimper, halo? Halo? Nie, ale dla ciebie, mój przyjacielu, dla ciebie będę miał nożogrzebień jeden. Okej, okay, super. Czy dla kogo muszę tak? Bateria dla Ignacego, bateria dla Aliena, szczoteczka dla Isamu, nożogrzebień dla Izaka. Okej, to jest nitro, to nie. Ohoho. Rojo również, nie? Isamu, czy ty chciałeś co? Co ty chciałeś, mój przyjacielu? Szczoteczkę dla zębów. O, to akurat mam przy sobie, proszę. Jeszcze potrzebuję znaleźć Izaka. Ktoś by mi powiedział, gdzie jest Izak. Zarabiamy sobie naprawdę mnóstwo kasy i to jest zajebiste. O, super. Siema, Izak. Siema, Piotrek, jak tam live? Proszę. Czy mi się wydawało, czy Izak... Izak, jesteś idiotą, sorry. Izak, jesteś idiotą po prostu. Ma zero inteligencji, po prostu gratuluję. Ale tutaj chyba wszyscy mają zero inteligencji, mi się wydaje. Bo nie ma jak trenować tej inteligencji i tak dalej. Myślę, że to może być specjalnie zrobione. Dobra, nie wiem o co chodzi z tymi przedmiotami, jak ich użyć na chwilę obecną. Nie wiem, czy w ogóle powinienem je trzymać, szczerze mówiąc. Ale będę trzymał dwa, resztę porozdaję tutaj przyjaciołom, na przykład tutaj Isamu rozdam sobie. I zobaczcie, wezmę na minus i się nie da, wezmę na plus. Weźmy na przykład 3 na plus, to ja wtedy mu oddam 3 kasy, widzicie? Oddałem mu 3 kasy, to nie jest sprzedawanie rzeczy. Worek listów. Zabierz listy z torby świętego Mikołaja i udaj się na północ. Umieść miłe listy w koszyczku, a nie grzeszne wrzuć do niszczarki. What the fuck? Będziemy musieli to zrobić w następnym odcinku. Gimper, proszę, dla ciebie mam cukiereczek z niespodzianką. No i jeszcze 2 osoby bym znalazł, żeby im dać jakieś prezenty dzisiaj. A tak poza tym to mam chyba wszystko zrobione, co bym chciał. Alien, proszę bardzo, i Ignacy, proszę bardzo. Wszyscy już mają bardzo dobre kontakty między sobą, co mnie niezmiernie cieszy. Za sekundę jest nocny apel, a przed nocnym apelem jeszcze cele jakieś bym przeszukał, tylko żadnych nie widzę. Tutaj są izolatki. O, czy te cele przeszukiwałem? Chyba wszystkie przeszukałem cele, naprawdę? Chyba naprawdę wszystkie już. No tak, no bo tutaj jest tego, chyba z tamtej strony chyba też, wszystko sprawdzałem. No to dobra, słuchajcie, udajemy się na apel, bierzemy wszystkie nasze nielegale w łapę, po czym udajemy się na sen, co nie? Na dobranoc się udajemy, prysznicę, spoko. Ohoho, bateria, no nie wiem, nie mogłem nigdzie tej baterii znaleźć, może w przyszłości znajdę. Co tutaj masz? Blacha, nie jara mnie jakoś. Gracz, on ma świecę, okej, to zejdziemy do niego. O, będę przeszukiwany dzisiaj akurat, spoko. No ty masz to drewno, co nie mógłbym stworzyć już niby tool handle, ale jeszcze nie wiem, jakie narzędzia będą mi potrzebne. Czy będą mi potrzebne nożyce, czy będzie mi potrzebne przekopywanie się. Dobra, small talk z każdym robimy.
każdemu dajemy łapkę w górę, zawsze to plus jeden do tego. Zawsze coś, co nie? Zwłaszcza, że nam to tak szybciutko spada, to warto dbać o te relacje. Pałka policyjna, sorry, nie ogarnę ci tego. Dobra, idę stąd, zabieram moje przedmioty ze sobą i no i oczywiście kieruję się do snu. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Do następnego, mam nadzieję, że już za kilka minut. Do zobaczenia, do usłyszenia. A już tutaj tak zbierając te itemy, żegnam się z wami. Tak, żegnam się z wami, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, 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 hej!